Po długiej przerwie witamy Was w trzecim już odcinku kursu koszykówki. Dzisiejszy wstęp muszę poprowadzić niestety sam, ponieważ Kuba zaspał i czekamy na niego. Dzisiaj pokażę Wam proste ćwiczenia na rozgrzewkę z piłką. A więc chodźmy. Zaczynamy od kozłowania prawą ręką. Trzeba zachować postawę koszykarską, oczywiście. Ok, teraz lewa ręka. Dobra, następnie krosy przed nami. Crossovery. Ok, teraz połączenie tych dwóch elementów, czyli najpierw kozioł, potem cross. Kozioł, cross. Kozioł, cross. Ok, teraz próbujemy zrobić kozioł pod nogą. Cały czas lewa noga do przodu i cały czas kozły pod nogą. To już jest jedno z trudniejszych ćwiczeń. Jeżeli umiem dobrze kozłować, trzeba starać się patrzeć do przodu i nie oglądać się na piłkę. Ok, zmieńmy nogę. Teraz prawa z przodu i robimy kozły pod nogą. Ok. Następnym ćwiczeniem znowu będzie połączenie kozła przy nodze i kozła pod nogą. To znaczy kozioł pod nogą, kozioł pod nogą, zawsze na krzyż. Kozioł pod nogą, kozioł pod nogą, kozioł pod nogą, kozioł pod nogą. Można się przy tym lekko przesunąć w bok, żeby było to dynamiczniejsze. Teraz to samo, tylko kozioł od tyłu. Ok, hop, hop. Kozioł przed sobą i pod nogą od tyłu. Przed sobą, pod nogą od tyłu. Przed sobą. Funny moment. Przed sobą. A więc tak jak mówię. Kozioł pod nogą od tyłu. 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 Jest to już to naprawdę jedno z najtrudniejszych ćwiczeń. A zwłaszcza jak się, jeszcze się patrzy do przodu, a nie na piłkę. Ok, następne ćwiczenie teraz będzie, naśladujcie mnie, to będzie cross, ale jedną ręką. Hop, 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 hop. Na razie prawa ręka ćwiczy. Robimy normalny kozioł i zawijamy rękę.
Okej, okay, zmiana na lewą rękę. Lewa ręka robi to samo. Ok, teraz też jedno z trudniejszych ćwiczeń. Próbujemy cały czas serią zrobić kozioł za plecami. Zwód za plecami. To już jest naprawdę trudne. Trzeba czuć piłkę, nie patrząc za nią. Albo można sobie pomagać patrząc w dół. Okej, okay, stop. Poza pani? O. Dziękuję. Dobra, teraz zrobimy sobie krążenie dookoła ciała. Głowa, tułów, nogi. Głowa, tułów, znaczy no, nogi, tułów, głowa. Głowa, tułów, nogi. Co? Jeżeli technicznie już umiecie to zrobić dobrze, możecie to robić jak najszybciej umiecie. O. O. Felipe, podasz? Dzięki. A teraz samo krążenie dookoła głowy. Przekładamy piłkę między rękami, bo często zdarza się błąd, czyli coś takiego. A tutaj chodzi o przekładanie piłki rękami dookoła głowy, a nie toczenie piłką dookoła głowy. Ok, teraz ósemka, ale ósemka bez kozła. No to ósemka. Ok, teraz to samo, tylko robimy od tyłu. Ok, to teraz ósemka, ale z użyciem kozła. Robimy tak samo, jak robiliśmy przedtem, tylko robimy na środku kozioł. Ok, to samo, tylko teraz od tyłu. O, od tyłu. Hop. Hop. Dobra. Teraz klękamy na lewe kolano. I kozujemy pod kolanem. Tutaj ważne jest wyczucie rytmu i wyczucie, kiedy trzeba odbić piłkę pod nogą, żeby po prostu nie uderzyć w udo, jak to często się zdarza. Raz, 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 raz. O, właśnie teraz mi się nie udało. Ale ma być raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To musi być pewny i szybki kozioł. Oczywiście nie za mocny, żeby nie poleciał gdzieś wysoko. Musi być cały czas taki sam mocny kozioł, ale musi być pewny i dobrze właśnie wycelowany. Dokładnie tak. Teraz zmiana kolana. I robimy to samo. Tylko muszę sobie poprawić kabelek. O, dziękuję.
Okej, okay, dobra. No to teraz to samo. Ups. Ups. Dobra. Okej. Okay. To samo na lewą nogę. Jeżeli ktoś czuje się już pewny w robieniu tego ćwiczenia, można dołożyć małe elementy. To znaczy krążenie dookoła kolana. Ja to pokażę może na prawą nogę. O, tej mi przeszkadza. Na prawą nogę. O. O. Krążenie wkoło kolana. Albo kozioł za plecami. Więc można sobie stopniować ćwiczenie pod umiejętności. Następnym ćwiczeniem będzie sprawdzenie naszego wyrzutu koszykarskiego, czy mamy na pewno dobrą rotację. Co mówi o naszej dobrej rotacji i dobrym rzucie? Jeżeli piłka po wyrzucie teraz toczy się cały czas w prostej linii i do mnie wraca, to znaczy, że jest to dobry rzut. Jeżeli leci gdzieś do przodu i leci płasko, to znaczy, że mamy złą technikę rzutu. Ok, teraz patrzcie na ćwiczenie. Rzucamy, idziemy tu, aż się odbije, łapiemy w ręce i kozioł pod nogami od tyłu. To już jest naprawdę złożone i skomplikowane ćwiczenie. Rzut do góry, łapiemy piłę i kozioł od pleców do przodu. Oczywiście pod nogami. Jeszcze raz, rzut, odbicie piłki, ała, nie od moich pleców. Jeszcze raz, rzut. Hop. I pod nogami. Rzut. Łapiemy piłkę z tyłu i pod nogami. Rzut. I pod nogami. Rzut. I pod nogami. Jeszcze tak trzy razy powtórzę. Ćwiczenie. Rzut. I kozioł. Po tym ćwiczeniu zrobimy sobie przysiady, ale z piłką. Stopa nie może się oderwać od podłoża, a przysiad musi być w kącie prostym. Tutaj musi być kąt prosty, dlatego żeby ćwiczenie było poprawnie wykonane. I 10 powtórzeń takich przysiadów z piłką. Ok, teraz też trudniejsza rzecz, nie wszyscy potrafią, zależy od siły naszych rąk. Spróbuję zrobić pompkę na piłce. Jedna ręka na piłce, druga na podłożu. I robimy pompkę. Pięć powtórzeń, jeżeli ktoś da radę oczywiście. Ty możesz, Justyna, damskie zrobić. Bo to wiadomo, siła zależy też od osoby, no i od umiejętności, zdolności fizycznych, organizmu, dobra. Teraz nogi szeroko i teraz tak, od prawej do lewej prawa ręka, tak jak teraz, a od lewej do prawej lewa, hop, hop, hop. Ok, teraz kolejnym ćwiczeniem będzie
siad z piłką. Tak to można nazwać. Kozujemy piłkę prawą ręką. Następnie schodzimy na kolano, na kolana. Potem siadamy, cały czas kozłując. To jest ważne, nie przerywamy kozłowania. I teraz najbardziej ekstremalna rzecz, można powiedzieć. Musimy się położyć z piłką. I tak leżymy chwilę, trzymamy i wstajemy. Znowu do siadu. Kozujemy też trochę, trzymamy. Następnie do klęczenia. Aż w końcu do stania. I teraz zmiana ręki. Zrobimy sobie tak po 3 powtórzenia na jedną stronę. Albo po 2 powtórzenia. No to teraz lewa. Klękamy. Siadamy. Ok, i kładziemy się. Na lewą rękę jest to trudniej, bo trzeba czuć piłkę. Ok, siadamy. Klękamy. I wstajemy. Ok, to była pierwsza seria, teraz druga seria. Dokładnie to samo. Najpierw prawa, potem lewa ręka. Zaczynamy prawą. Klękamy. Siadamy. I przechodzimy do leżenia. Siadamy. Klękamy teraz. I wstajemy. I teraz ostatnie dokończenie drugiej serii. Lewa ręka. Klękamy. Siadamy. I kładziemy się. Siadamy. Następnie klękamy. I na koniec wstajemy. Ok. To już by było na tyle z serii ćwiczeń w miejscu. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i zapraszamy do kolejnego filmu, który wkrótce powstanie, oraz zachęcamy do subskrypcji kanału, bo to motywuje nas do tworzenia nowych filmów.